i pokazane są, bo tu były trzy poziomy. Z tyłu za kościołem, pod klasztor jest wejście nawet i tam jest udostępnione już dwa poziomy. Składowisko jest też pod kościołem i klasztorem dominikanek, a tu dominikanów. I tutaj są sterty maleńkie. Pod prezbiterium tysiące są. I pod główną nawą, z tamtej strony nawie i zaraz za kościołem jest takie też wejście, takie krypty i zresztą cały wir. Jak to jest promocja? Jak to było przyczyna? No, mordowali za, bo na przykład z niektórych wiosek, bo podają, że w czasie wojny, II wojny światowej zginęło na przykład w jednej miejscowości 109 mieszkańców, 109 bohaterów, pomnik, wszystko. A w 37 roku za wiarę, za przynależność do polskości, zginęło z tej wioski 270. Mhm. Dwa razy tyle. I mordowano na przykład z tego województwa, w Kamieńcu, bo to było województwo wtedy, do 1952 roku. To są wysokie schody, na tym. Tak, tak, tak. I przechodzi dalej, w tamtą stronę. Ale tutaj to jest oczyszczone specjalnie, tylko tak wprowadzam, tu, bo jest najbardziej oczyszczone. Widać te sklepienia, tam jeszcze te kazamaty, przejścia. Tam są dużo, tam jest dużo. Tutaj już jest tak trochę poskładane, bo to ciągle... Tam nie ma, tam są ślepe. To właśnie specjalnie tylko tak pokazuje, że widać takie budowę tego, architekturę też tych krypt. A tylko tu jest tak dużo tych kości, ale po drugiej stronie to jest tak okropnie nawet. Tam są nawet i z dziurami w czerepach, w czaszkach. Też inna przyczyna, bo tam był malutki cmentarz i tam była ziemia przywieziona z Jerozolimy, tam w tej Kutnej Chorze. I wszyscy chcieli być pochowani na tym cmentarzu. Także oni po iluś tam latach ekshumowali te zwłoki i robili miejsce dla następnych. No rzeczywiście malutki ten cmentarz. Na razie żyrandole czy kości. Girland. To trzeba by jakiegoś powoli później, aby to ruszyć, no bo to wiadomo, że jak się nie dotyka, to tak, ale aby ruszyć, no to jest jakiś i taki pył i to może tak na drogi oddechowe, czy sobie trzeba by w jakiej masce w rękawicach gdzieś przenieść. Czyli ja nawet sobie tak myślę, że może tam gdzieś z tyłu, albo tu w ogóle z tyłu.